najłatwiejszej wersji ćwiczenia wyprostu w stawach biodrowych używamy szerokiej podwieżki pod biodrami oraz zamkniętego łańcucha kinematycznego. W każdej serii wykonujemy 6 powtórzeń i zapewniamy minimum 30-sekundową przerwę pomiędzy seriami. Każdą serię powtarzamy 4-krotnie. Dane ćwiczenie modyfikujemy wówczas, kiedy pacjent zgłasza dolegliwości bólowe lub obserwujemy zaburzenia ruchu w trakcie wykonywania ćwiczenia. Prezentowana grupa ćwiczeń ma na celu wzmocnienie mięśni pośladków, mięśni brzucha oraz kończyn dolnych. Zmniejszenie czworoboku podparcia widoczne w tym ćwiczeniu jest niewielkim utrudnieniem w porównaniu do poprzedniej wersji, jednak ciągle stanowi łatwy i przystępny wariant tego ćwiczenia. Obserwowana sekwencja ruchowa jest wyjściową wersją ćwiczenia wyprostu w stawach biodrowych, na podstawie której dokonujemy ewaluacji pacjenta. Jeśli pacjent wykonuje tę sekwencję bez większych trudności, przechodzimy wówczas do bardziej wymagających wariantów ćwiczenia. Natomiast, jeżeli obserwujemy zaburzony ruch, silne drgania wysiłkowe mięśni lub pacjent zgłasza ból, przechodzimy wtedy do łatwiejszych wersji ćwiczeniowych. Neutralny punkt podwieszenia jest kolejnym stopniem utrudnienia w tej sekwencji ruchowej. Dogłowowy punkt podwieszenia zapewnia większą kompresję w stawach, co następnie przekłada się na wzmocnienie informacji proprioceptywnej, co ułatwia zadania ruchowe. Kaudalny punkt podwieszenia wpływa na powiększenie trakcji w stawach obwodowych oraz na zmniejszenie informacji proprioceptywnej, co powoduje znaczne utrudnienie zadania ruchowego dla pacjenta. Im bardziej kaudalne podwieszenie, tym większa trudność w wykonaniu ćwiczenia. Ćwiczenie wykonywane z aktywnymi, czyli zgiętymi stawami kolanowymi, stanowi duże utrudnienie i jest wymagającą wersją ćwiczenia wyprostu w stawach biodrowych. Ćwiczenie oporowe dla lewego stawu biodrowego w zamkniętym łańcuchu kinematycznym lewej kończyny miednicznej. Prawa kończyna miedniczna znajduje się w otwartym łańcuchu kinematycznym. Zmniejszenie punktu podparcia zwiększa wymagania ruchowe. Kolejny poziom trudności zapewnia brak podparcia prawej kończyny miednicznej w otwartym łańcuchu kinematycznym. Wpływa to na konieczność widocznie większego zaangażowania mięśniowego ze strony pacjenta. Następny wariant tego ćwiczenia z zastosowaniem długiej dźwigni dla lewego stawu biodrowego oraz bez podparcia kończyny prawej pozostającej w otwartym łańcuchu kinematycznym. Bardzo wymagającym etapem jest zachowanie aktywnego stawu kolanowego, utrzymywanego w 10-stopniowym zgięciu. Ruch w dalszym ciągu polega na uniesieniu miednicy i wyproście w stawie biodrowym.